dzisiaj odbyła się sesja absolutoryjna. Z tego miejsca bardzo dziękuję radnym za zaufanie kolejne, jakie mnie obdarzyli. Przypomnę dla tych, co nie wiedzą, że dla mnie jest to 27. sesja absolutoryjna. Oczywiście na to, że taki wynik osiągnęliśmy, zasłużyli i radni, ale też pracownicy urzędu, bo sam burmistrz bez tych pomagierów, że tak powiem niepoprawnie, nic nie znaczy. Także bardzo serdecznie dziękuję za tą współpracę, za to, że można mieć takie oparcie i osiągać takie wyniki. A mamy się czym pochwalić, bo jest to kolejny rok, mówimy tu o roku 2022, kolejny rok dynamicznego wzrostu i dochodów mieszkańców naszej gminy, ale i też dochodu budżetu. Zaczynamy wchodzić w ten taki okres, gdzie wcześniejsze decyzje związane ze ściąganiem inwestorów, budowaniem przez nich powierzchni użytkowych dzisiaj skutkuje tym, że mamy coraz większe dochody i możemy je obracać w stronę tą taką, no powiedziałbym, tej sfery społecznej, a więc znowu drogi, ulice, pomoc społeczna, dom kultury, ośrodek sportu i rekreacji, czyli tego typu działania możemy wspierać, jak również nasze stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy, poczynając od tych najmłodszych w żłobkach, przedszkolach, po naszych seniorów w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, seniorze Wigorze. Także to pomału nadszedł ten czas, że możemy korzystać z tych wcześniejszych wyrzeczeń. Dzień dziecka, piękny dzień, radosny, słoneczny. Także wszystkim naszym dzieciaczkom, naszej gminy, ale i innym, którzy odbierają, bądźcie wytrwałe w dążeniach do swoich celów. Niech wam się dzieje jak najlepiej i w szkole, i poza szkołą. Dokonujcie trafnych wyborów i zgodnie z zasadą, nieważne czy to są wakacje, czy rok szkolny, cały czas z głową na karku. No i pamiętajcie, że mimo wszystko rodzice są mądrzejsi od was. Jesteśmy przy ulicy Długiej na terenie byłego targowiska, właśnie tu zlokalizowanego. Nagrywamy to, żeby też przekazać informację, że częściowo ten teren został odebrany, to znaczy została odebrana ta część parkingowa. Na razie jest zagrodzona ta część, gdzie jeszcze będzie montowana fontanna, ale tu informujemy, że jest parkingu. Oczywiście samochodów osobowych, bo o takim tu parkowaniu mówimy, można korzystać, już to jest dozwolone. W ramach poprawy warunków funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, ale też tych organizacji, które tam funkcjonują, i Senior Wigor, i Dom Dziennego Pobytu, został zakupiony bus za prawie 200 tysięcy złotych, który mam nadzieję będzie dobrze służył naszym właśnie osobom starszym, a jednocześnie ubogaci możliwości funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej i tych właśnie organizacji, stowarzyszeń tam funkcjonujących. Zakup samochodu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych oraz dofinansowania ze strony budżetu gminy. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Na pewno przysłuży się to naszym mieszkańcom, w szczególności osobom starszym i osobom niepełnosprawnym. W ramach ubogacenia terenu na naszym Jeziorkiem Koźlarskim, wcześniej zrobione we współpracy z IKA oświetlenie solarne, a dzisiaj domalowany fragment 70 metrów takiego terenu zabawowego dla naszych milusińskich najmłodszych. Fajnie się składa, że na 1 czerwca akurat nie zostało to zrobione, a więc dzieci nasze mogą się na tym bawić. Trochę właśnie takiego ruchu na świeżym powietrzu, z wyginaniem się, skokami, obrotami, a jednocześnie przypomnieniem sobie dla starszych tego, w co się bawiliśmy dawniej, czyli pajacyki, żabki, chłopy. Także wszystkich chętnych zapraszam do zabawy tu na Jeziorku Koźlarskim. Korzystajmy z tego, a jednocześnie proszę rowerzystów, uważajcie na te dzieci, które będą z tego korzystały. Nie porozjeżdżajmy ich tutaj, żeby szczęśliwie i radośnie wróciły do domu. Jesteśmy na gasce między ulicą Kilińskiego a Szeroką. Jest to etap końcowy utwardzenia tej gaski właśnie płytami z tymi, a dodatkowo płyty ażurowe wewnątrz, tak jak robimy tu między tymi naszymi ogrodami. Jest to etap końcowy. Myślę, że no dwa dni, czyli zaraz poniedziałek, powinien być tutaj już ten teren uporządkowany, oddany do użytku dla mieszkańców. Mam nadzieję, że ku radości tych mieszkańców. Także życzę przyjemnego korzystania z tego terenu.